Siema widzowie kanału KRT, z tej strony Transportowy Domin. Jesteśmy właśnie na zajezdni Redutowa, gdzie... No... Aż się łezka wokół kręci. Chryste, panie! Miał to być najnowocześniejszy parking autobusowy, a tymczasem co widzimy? Złomowisko szarpaków przegubowych oraz 82XX z Ostrobramskim. Kiedyś to musiało nadejść. Kiedyś to musiało. Tutaj stał Gdańszczak. A teraz stoimy my zamiast tego Gdańszczaka, żeby obserwować, jakie tutaj są zgliszcza po dawnych autobusach. Powiem tak, sytuacja na Redutowej wygląda o wiele lepiej niż na Włościańskiej, ponieważ z niektórych autobusów to po prostu spółka zrobiła wielki poligon. Do tej pory autobusy są już rozebrane. Warszawa, 2005 rok, dostawy 84XX, a teraz niestety poległy. Taka prawda. rok, dostawa szarpaków na Woronicza, no i niestety poległy. Taka prawda. Te dwa salony, tak? Te dwa solowe Urbina 12 pochodzą i z 2007 i 2008. Jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, część przedniego zderzaka jest już częściowo rozebrana i niestety poległy. Kolejny przykład 18-metrowych szarpaków, które też niestety poległy. Mam nadzieję, że moje komentowanie wam się spodobało. Jeżeli tak, no to dajcie łapeczkę w górę KRT. A tymczasem dziękuję za uwagę. Katarzyna Szafrańska, Polskie Radio Białystok. Bye, bye. Polskie Radio Białystok. Ten film nagrywałem z Biadem Prałem kilka tygodni temu.